uczynili tę ziemię urodzajną. To wasza ziemia. My odejdziemy w pokoju. Zbierzmy stada i ruszajmy w drogę. Panie Boże, przywiodłeś mnie tutaj. Ofiarowałeś mi ziemię obiecaną. Czemu mi ją teraz odbierasz? Przyniosłem tu ze sobą nadzieję mego ludu. Jak ich teraz nakarmię? Czy mam tu pozostać? Mam ich stąd zabrać? Ale dokąd, Panie? Dokąd? Powiedz mi, co mam robić. Jestem Twoim sługą, lecz jak mam Ci służyć? Jak mam Ci służyć? O Panie, nie opuszczaj mnie. Mówię do Niego, a On nie odpowiada. To tajemniczy Bóg. Chciał, żebyśmy tu przyszli. Przyszliśmy. Pokazał mi Kanan. Powiedział, że uczyni nasz naród wielkim. Ale jak przeżyjemy do tego czasu? On nam pomoże. Tak mi przyrzekł. Nie może złamać tej obietnicy. Nocą w sąsiednim namiocie zmarło dziecko. Wiem. Zwierzęta skowyczą. Wiem. Ziemia wyschła. Wiem. Jak możesz słuchać tego Boga? Mogę i będę słuchał.
Musisz mnie zrozumieć. Jeśli Kanan jest ziemią obiecaną, a my stąd odejdziemy, on będzie się gniewał. Opuści nas. Ale jeśli zostaniemy, umrzemy z głodu. A jeśli to nie Kanan? Nie umrzemy tutaj. Nie umrzemy. Mój lud. Co ja robię? Co ja uczyniłem? Wytrwaj. Wytrwaj w swojej wierze. Wierze? Stryju, musimy jak najszybciej znaleźć wodę i trawę. Można je znaleźć niedaleko. Byłem tam kiedyś z karawaną kupców wiozących przyprawy. Przyprawy? Dokąd? Do Egiptu. Krainy nad wielką rzeką Nil. To bardzo urodzajne miejsce. Może tam powinniśmy się udać. Rozważcie to. Egiptem rządzi okrutny władca zwany Faraonem. Strzeże swej ziemi jak zazdrosny mąż. Czy istnieje jakaś oaza, urodzajna dolina między tym miejscem a krainą Faraona? Nie. Cała kraina jest pusta i nieprzyjazna. Chodźmy więc do tego miejsca nad Nilem. Ruszajmy w drogę.
Abramie? Powiedziano mi, że czekają cię większe kłopoty, niż mogłeś przypuszczać. Podobno ten faraon pragnie obcować z pięknymi kobietami i szczodrze wynagradza tych, którzy mu ich dostarczają. Nie przestrzegają prawa? W zasadzie Egipcjanie ściśle przestrzegają jednego prawa. Święte prawo zabrania mężczyźnie poślubić żonę innego mężczyzny. Co na to faraon? Faraon znalazł sposób, by ominąć to prawo. Każe zabijać mężów. Nie jestem kobietą, którą mógłby upodobać sobie faraon. Kim jesteś? Abram, syn Teracha. A tamci? To moi ludzie. Wyrażaj się dokładniej. Lot, syn Harana, mój bratanek. Eliezer z Damaszku. Saraj, córka Teracha. Moja siostra. I dość, dość. Ilu ich jest? 56. Czego szukacie w Egipcie? Chcielibyśmy odpocząć, nakarmić stada, handlować. Handlować? Tak. Czym? Przędzą, walkami, tunikami, serem, sandałami. Trochę się spóźniliście. Jak to? Za późno. W Egipcie jest teraz mnóstwo nomadów z licznymi trzodami. Wzgórza roją się od nich. Wstęp do miasta zbroniony. Wzbroniony? Wzbroniony. Zaczekaj. Jest gorąco. Zdejmiemy to. Za obrabowanie kupca spotka was kara faraona. Niech sprawiedliwość zwycięża. Obciąć im dłonie. Piękna, tak. Urodziwa kobieta. Ty. Jesteś jej bratem, czy tak? A twoi ludzie są pasterzami.